Zostały zorganizowane przez Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Zawody były to garnizonowe zawody strzeleckie o Puchar Komendanta Stołecznego Policji, zima 2012. Zagrane zostały dwie konkurencje, czyli dwa strzelania. Strzelanie dokładne do tarczy pierścieniowej TS-25. Tam policjanci mieli 2 minuty czasu na wystrzelenie 2 razy po 5 sztuk amunicji, czyli w sumie 10 sztuk. Obowiązkowa była wymiana magazynka. Drugie strzelanie jest to strzelanie do figury strzeleckiej TS-10. I tam policjanci mieli 45 sekund na oddanie 6 strzałów z 2 magazynków, czyli w sumie 12 sztuk. Later.